Witajcie, kochani. Ja chciałam się podzielić, jak modlitwa zgody się działa. To było miesiąc temu. Pewna osoba napisała mi, Basiu, pomódl się w modlitwie zgody o dziecko 4-letnie, które choruje na nowotwór mózgu. Raz z mężem zrobiliśmy to. Uzgodniliśmy, przeknijmy tego nowotwora mózgu. Ogłosiliśmy, będzie żyć i będzie Stasiu. Ogłaszałam, będzie żył i będzie opowiadać dzieła Pana. To było 2 dni, ono wstało, to dziecko. Normalnie chodziło, Basiu, ja mam bardzo dobre informacje dla was. Ono staje, ja weszłam, jakby to było moje dziecko normalnie, weszłam w tą sytuację, że to mnie dotyka ten nowotwór i weszłam w tą sytuację, ale nie zgodziłam się, diable, nie ukradniesz tego dziecka. To dziecko będzie wierzyć, wielbić twoje święte imię. Jeszcze jedna było, to było tydzień temu, to było moje uzdrowienie. Bardzo miałam skręt brzucha. Poszłam spać. Jakoś mnie wziął na jedną stronę skręt, druga strona skręt. I powiem, jak co, Basiu, to jest. No i nie mogę w ogóle się ruszać. No nie mogę, ja bym jakieś skurcze miała, nie wiem co. I Duch Święty mi mówi, no dziwne, ale ważne, żeby słuchać ten głos. Basiu, idź do ciepłej, gorącej wody. Idź tam się zanurz, bierz tą ciepłą wodę bardzo mocno, 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 nalewaj, nalewaj, a ci to przestanie. I zmagałam się, to było mniej więcej 2 godziny. I ja pomimo tego bólu, diabeł mi mówi, Basia, nie przejdziesz tego bólu. Nie, to ci się nie uda. Dawaj, nie przejdziesz, nie pójdziesz nawet spać, nie pójdziesz, będziesz rozespana w pracy, nie będziesz w ogóle taka jakaś nieprzytomna. I mówię, nie, diable, nie dam ci tego. O nie, nie odbierzesz mi tego terenu. Bydlaku, się zamknij teraz. Ja to przejdę i będę zdrowa. I będę w pracy jak najlepsza w tym, co działam. No i tak było. I że te 2 godziny jeszcze tak upieś śpiewałam. Ja jest twój Bóg, uwielbiam cię. Ty jesteś na to moim lekarzem. Tatko, kocham cię. Ja cię uwielbiam. Ty jesteś moim lekarzem. I ty dotykasz moje ciało teraz. I 2 godziny ja to uwielbiam. W czasie nawet bólu pomieszał się całkowicie. I poszłam, Paweł poszedł spać w ogóle. Całkiem, ja w tym wodzie zanurzona całkiem i zostałam zdrowa. Ale dlaczego? Bo wiara jest tego, czego nie widać. My byśmy chcieli zadzwonić zaraz po karetkę. A, tu coś się dzieje. Ja 2 godziny, ale nie dałam terenu diabłu. O nie. Bo ja ogłosiłam, że zdrowa jestem i koniec. Przez krew, przez Jezusa.